Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bożena Czerny i od niedawna jestem pracownikiem CFT. No i dzisiaj mam przyjemność opowiedzieć Państwu o czasie, chociaż czas to nie jest tak dokładnie moja specjalność. Ja się ogólnie zajmuję astrofizyką. No, może rzeczywiście warto podkreślić, że moment jest dobry na takie seminarium, bo dzisiaj właśnie, jak mi przypomniano, przypada okrągła, dokładnie dzisiaj, tak, setna rocznica właśnie ogólnej teorii względności. Także trochę o tym też będzie, ale no, mój referat będzie taki trochę ogólny i trochę skromny. No i miał się przede wszystkim odnosić do pomiarów, także nie jestem pewna, jak mi to wyjdzie, bo ja się sama bardzo pomiarami tak nie zajmuję, czasami jakieś dane satelitarne, ale to tak nie ma możliwości. Zacząć bym chciała od starego gościa. Ale kiedyś gotowała Pani jajko na minko. A w ogóle gotowa się ja gotuję. No to jak Pani gotowała jajko na minko, to musiała Pani mierzyć czas. Co? Nie ma rady. Jedna rzecz, na pewno trzeba. Ale zawodowo to ja się do tego w pewnym momencie odniosę. W każdym razie chciałam zacząć od starego dowcipu, który mi się przypomniał i który jest bardzo odpowiedni w tym kontekście. A mianowicie w Krakowie idzie sobie turysta i przechodzi koło zegarmistrza. Znany pewnie dowcip, ale jakby ktoś nie znał, to ja jednak go opowiem do końca. Przechodzi koło zegarmistrza, widzi dużo zegarów. Tak patrzy, zegarmistrz właśnie coś jeden nastawia ten zegar, więc wchodzi i tak pyta: a skąd Pan wie właściwie, jak nastawić, która jest godzina? No wie Pan, mówi zegarmistrz, dlatego że my tu mamy hejnał z wieży mariackiej, ja zawsze o 12 go słucham i wtedy sobie te wszystkie zegary ustawiam. No więc turysta wyszedł zachwycony, chodzi sobie po rynku, właśnie jest hejnał z wieży mariackiej, no i po pewnym czasie ten hejnalista schodzi, więc turysta tak jeszcze chciał się we wszystkim upewnić: no a pan to skąd pan wie, o której pan ma grać? Na co hejnalista: no bo wie pan, ja rano przychodzę koło zegarmistrza. No ja wiem, państwo się bardzo nie śmiejecie, ale problem polega na tym, że to właśnie wcale nie jest śmieszne. To po prostu się dokładnie tak robi. To ja na końcu opowiem, bo ja jestem z Krakowa, opowiem dowcip o zegarmistrzu, o zegarku z Krakowa i o jednym astrofizyku bardzo znanym z Krakowa i też o spacerze, ale będzie ich bardzo śmieszny. Ponieważ cała ta seria seminariów jest poświęcona pomiarom, to chciałam od razu na początku podkreślić, że właśnie czas, nie wiem, paradoksalnie czy nie, jest tą wielkością, którą mierzymy najdokładniej. Tu jest właśnie cytat z internetu wzięty z wykładu noblowskiego Teodora Helmscha, który właśnie podkreśla, że narodziny współczesnych nauk przyrodniczych są nierozerwalnie związane ze sztuką dokładnych pomiarów. Czas i częstotliwość są wielkościami, które potrafimy mierzyć najdokładniej. No i... Przepraszam, ja zaprotestuję w jakimś sensie. No i jak można porównywać mierzenie czasu z mierzeniem długości? No jak można powiedzieć, że czas mierzymy lepiej niż długość? No właśnie, nie są dwie różne sprawy, bo w tym momencie jednostka czasu, tak jak tu już zresztą też podaję za noblistą, jest określona przez zjawisko fizyczne, ten atom cezu, który ma tam odpowiednią częstotliwość i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jednostkę czasu, jednostkę długości, to ona jest w gruncie rzeczy zdefiniowana przez czas w tej chwili, no bo właśnie od 1983 roku nie mamy żadnej tam, nie wiem, łokcia, stopy czy coś, no moja stopa by akurat była mała, więc to jest trudne, czy wzorca z Sèvres pod Paryżem.
100%, natomiast mamy definicję, że metr to jest 1 podzielić przez 299 i tak dalej. Czy można powiedzieć, że to jest mniej dokładne niż ten czas, przy pomocy którego to się mierzy? No to jest w tym momencie definicja, prawda? Ale chodzi o to, że gdybyśmy mogli, czy chcieli mierzyć odległości lepiej, to byśmy sobie na przykład wprowadzili wzorzec, że odległość elementarna to jest na przykład 155 atomów cezu ustawionych rządkiem i na to w oparciu o to byśmy zdefiniowali długość, a jednostkę czasu byśmy zdefiniowali jako to, ile czasu światło potrzebuje, żeby przelecieć z jednego końca tego łańcucha na drugi. A jednak zrobiliśmy tak, w ten sposób. Czyli no, to się okazuje praktyczniejsze, czyli lepsze. No i właśnie, no jak do tego doszło? Oczywiście każdy z nas ma intuicyjne poczucie upływu czasu, ale przede wszystkim w sensie takim organizacyjnym, a później społecznym, nasz tryb życia jest wyznaczony przez to, co robi nasza Ziemia, zresztą nie tylko nasza, ale tryb życia zwierząt, roślin i tak dalej, prawda? Ruch dobowy określa następującą po sobie dzień i noc, natomiast ruch roczny określa zmieniające się pory roku, do tego jeszcze dodatkowo mamy księżyc, który czasami jest w nowiu, a czasami w pełni. I stąd trzy jednostki są takie standardowe, doba. I to doba mierzona od jednego górowania Słońca do drugiego, bo oczywiście łatwiej jest zmierzyć moment górowania Słońca niż odpowiedni moment górowania gwiazdy o północy. No mamy rok, no i mamy też miesiąc. I te dwie pierwsze skale są zasadnicze, ale no, skala miesiąca też jest wykorzystywana. No i tutaj właśnie od razu się pojawiają liczby. Liczba 12 ma takie ładne uzasadnienie, dlaczego się pojawiła. Dlatego, że no, mniej więcej rok ma 12 miesięcy synodycznych. No nie tak dokładnie właśnie, ale no mniej więcej tak, więc liczba 12 jest dobrze uzasadniona. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze tę liczbę 60 i to ja nie doczekłam, szczerze mówiąc, właściwie skąd się akurat liczba 60 wzięła. Rozumiem, że to już jest też z okresu starożytności, już Mezopotamia, i na pewno zaletą liczby 60 jest, że się dzieli przez dużo różnych rzeczy, czyli łatwo to jest podzielić na połówki, ćwiartki, jedną trzecią i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy jest to jedyny powód, znaczy, na który ja wiem, to tak prowadzą. Dobre wytłumaczenie, ale... Też nie jestem pewna, ale nic innego nie znalazłam. Naturalna częstość uderzeń serca no właśnie u człowieka na południu jest 60. No. Bo zależy od gęstości krwi i gęstość krwi jest... Ale z drugiej strony, no nazwa sekunda sugeruje... 60 na co? Na dobę czy na dobę? Nie, to jest... Jedno uderzenie to jedna sekunda. Jedno uderzenie to jedna sekunda. Z kolei nazwa sekunda to już pochodzi od tego, że to jest ten wtórny podział. Więc nie jestem pewna, czy to... No w każdym razie tradycyjnie dzielimy zatem rok na 12 miesięcy, dzień na 12 godzin, noc też na 12 godzin, to znaczy w naszej szerokości geograficznej to nie jest zbyt praktyczne właśnie. No godzina ma 60 minut, minuta 60 sekund. No i oczywiście z takim podziałem się męczymy do tej pory. Dlatego, że to... No ten obieg Księżyca niedokładnie się spasował z okresem orbitalnym Ziemi, także jeżeli się weźmie pod uwagę 12 miesięcy synodycznych, czyli od pełni do pełni, to będzie to dawało tylko 354 dni, rok trwa 365. Więc w naszej kulturze to my sobie robimy trochę dłuższe te miesiące, czyli tu oszukujemy jeszcze takie czasami nierówne. W kulturze chińskiej dodawano 13 miesiąc, przy czym
to tylko od czasu do czasu i ten miesiąc był bardzo taki podejrzany, w związku z tym liczba 13 jest taka pechowa, podejrzana, nieprzyjemna i jakoś tak nie na sekundę, ale to, że tak powiem, nie jest nasza wina, no wszyscy kombinują jak mogą, ale to dlatego, że ten rok roczny, to znaczy obieg wokół Słońca, nie jest tym samym, co tak nie jest wielokrotnością czy tam czegoś, to obieg Księżyca, to są ale po prostu nieprzystawalne do siebie. My teraz to wiemy, ale w starożytności, kiedy szukano doskonałości i związku pomiędzy różnymi działaniami, i bogowie byli odpowiedzialni za te związki, to taki wypadek przy pracy się nie powinien właściwie zdarzyć. Trzeba było to trochę jakoś podkręcić, więc... A co to jest miesiąc synodyczny? Miesiąc synodyczny, od pełni do pełni. Czyli no to jest coś, co właśnie łatwo jest dosyć zmierzyć gołym okiem. Czy to jest więcej niż 28 dni? Tak, jest 29,5. To jest związane z Księżycem, stąd Księżyc ludowym w języku polskim nazywa się miesiąc. To zupełnie co innego. No nie no, kobiece miesiączki też akurat się z tym zgadzają, więc to też podkreślało, że to jest strasznie ważne, nie? Jakoś. A że jest znowu przypadek, to trudno. Teraz to wiemy, a to nie widzieliśmy. No więc na dodatek stawienie tego jednego miesiąca, czy dodatkowego miesiąca, to nie jest takie eleganckie, no wybrnięto to wprowadzając kalendarz juliański, tak żeby co czwarty rok był przestępny, także to wtedy przynajmniej się udało te miesiące upchnąć w równe 365 dni. No ale żeby wyrobić 365,25, to trzeba było te lata przestępne wprowadzić. To też jeszcze nie wyrównuje wszystkiego, bo tam za ten 25 jeszcze kawałek coś jest, to znaczy jest trochę mniej, więc była kolejna reforma kalendarza, 1582 rok, kalendarz gregoriański, gdzie z kolei lata, które się dzielą przez 400, nie są przestępne, chociaż powinny być przestępne. No i tak mniej więcej to jakoś działa, no a z tego powodu to właśnie zawsze jakoś rewolucja październikowa przypadała w listopadzie i w szkole, to się trochę dziwiła, bo nie wiedziałam dlaczego. No i dlaczego tak się udało? Chyba tak. To była w tym miesiącu, czego nie było, więc. No w każdym razie w astronomii takiej praktycznej, codziennej, tutaj pokazuję obrazek z naszej pracy, którą ostatnio opublikowaliśmy. Oczywiście posługiwanie się datami takimi normalnymi jest nieprzyjemne, bo jeżeli się chce mieć tutaj krzywa blasku, to jest kilkanaście lat obejmująca, to byłby kłopot, żeby liczyć gdzieś od stycznia coś tam, coś tam, coś tam. W związku z tym wprowadza się dni juliańskie. I te dni juliańskie nie mają nic wspólnego z kalendarzem juliańskim. To jest zbieg, że tak powiem, okoliczności znowu, dlatego że skala taka, same dni wtedy, nie mamy podziału na lata, nic, wprowadził Józef Scaliger i nazwał tą skalę juliańską na cześć swojego ojca Juliana. Także zupełnie rzecz przypadkowa. No to jest właśnie o tyle wygodna metoda, że tam nie ma podziału na lata, tylko po prostu dni ciurkiem się liczy od 1 stycznia 4713 roku przed naszą erą. Nie mam pojęcia. Ale tak w miarę dawno. Jak to? To był pierwszy rok skali pana Skaligera. No to jest dość oczywiste. Pierwszy czy zero? To było zero wtedy po prostu, bo tam właśnie nie ma roku. Czyli w tej skali ile mamy dni w tej chwili? No jest dużo, bo tutaj jest 245 tysięcy. 2,455 tysięcy coś tam. Ale jak to się mówi, to się nie przyjmie, ponieważ nikt nie będzie pamiętał tych skomplikowanych. Ale komputery to pamiętają i naprawdę, bo to jest prawdziwy wykres prawdziwej pracy recenzowanej, filadelfijskiej i tak dalej. Tak się po prostu robi, bo tak jest wygodnie. Jak ja bym to miała gdzieś jakieś lata umieszczać, to byłby większy kłopot. No inna sprawa, że to pokazuje sytuację w astronomii. Astronomia jest
no, myślę, że najstarszą nauką i w związku z tym ma tyle zaszłości historycznych, że opanowanie jednostek używanych w astronomii po prostu wymaga chyba kursu rocznego z grubsza. No więc skoro to nasze życie jest związane właśnie z obiegiem Ziemi wokół Słońca i rotacją Słońca, to oczywiście w dużym to można mierzyć ten czas słoneczny, można mierzyć czas gwiazdowy. No gwiazdowy jest lepszy, ale słoneczny jest łatwiej mierzyć. Z tym, że no, jak się to dokładnie mierzy, nie tak zupełnie na oko, to od razu wychodzą pewne kłopoty. No, orbita Ziemi wokół Słońca nie jest kołowa, jest eliptyczna. Tutaj to jest oczywiście przesadzone, ale tak naprawdę zimą jesteśmy bliżej Słońca, a i tak nie jest bardzo cieplej, a latem jesteśmy dalej. W szkole moje dziecko było uczone, że właśnie tego występuje, że Ziemia jest dalej od Słońca. W szkole podstawowej przyszedł do mnie z taką informacją. Bo to dopiero w gimnazjum będziemy dobrze mówić. I dlatego to zlikwidujemy teraz w gimnazjum, żeby to okazało się. No w każdym razie trzymanie się takiej prostej skali astronomicznej było trudne, więc wprowadzono taką średnią dobę słoneczną i taka prawdziwa doba słoneczna od średniej to się w porywie różni o 51 sekund, także to jest spora różnica. No i no ale z tym czasem średnim słonecznym przez długi czas żyliśmy, to był ten czas uniwersalny. Łatwiej go, zresztą lepiej go wyznaczać tak naprawdę właśnie w oparciu o gwiazdy już, a nie o Słońce. Ale z opieraniem się o gwiazdy to też jest problem w tym sensie, że wtedy polegamy na rotacji Ziemi. No i rotacja Ziemi wcale nie chce być jednakowa, cały czas stała. Jest po pierwsze stała tendencja wydłużania doby w związku z działaniem sił przypływowych i oddziaływaniem z Księżycem. Także Ziemia spowalnia. No to nie jest tak dużo, ale no 30 sekund po 100 latach już wyrabiamy, więc to jest zauważalne. Ale gorzej są w ogóle zmiany i sezonowe, związane z, po prostu z rozwijaniem się lodu na jednej półkuli, drugiej półkuli. Trzęsienia Ziemi oczywiście też zmieniają zarówno położenie osi, jak i tempo rotacji. To ostatnie trzęsienie Ziemi w Nepalu też wyraźnie zmieniło rotację Ziemi. Także to wszystko jest mierzalne i to już jest mierzalne od dawna. Te sezonowe zmiany wirowania Ziemi zostały pierwszy raz zmierzone w 1937 roku. Ale ja mówię, że wszystkie te zjawiska tylko mogą spowolnić rotację, bo nie ma efektu, który mógłby przyspieszyć. Nie, są już, tak. Właśnie sezonowe zmiany polegają na tym, że ona przyspiesza i rotuje. No na tej zasadzie, jak prawda? A poza tym, jak półtora dziewiętnastego na rozkaz władców odskoczy, czy jest wielkie trzęsienie Ziemi. Tak. Czy jest wybuch wielkiego wulkanu, to powoduje, że... Tak, tak, że moment bezu się zachowuje, ale zmiany na momentu bezwładności. To chyba są. Też od średniej temperatury oceanów trochę zależy, prawda? No też pewnie, bo one się nakłuczają, prawda? Ekspansja jest kilkanaście centymetrów. Także to jest dużo efektów, także te nierównomierności, te zmiany sezonowe to są oscylacyjne, one nie są wiekowe. No więc to oczywiście jest trochę kłopot, bo no, dobra jednostka pomiarowa jednak powinna być przede wszystkim praktyczna. No, można wybrać jakiekolwiek zjawisko, nawet najbardziej durne, zachodzące w jakimś jednym miejscu i uznać to za świetny zegar, ale to nie będzie praktyczne, bo opisywane zjawiska nie będą wtedy wyglądały prosto, więc dobra skala powinna być jednostajna i pozwalać na właśnie taki możliwie prosty opis. No i Ziemia nie zapewnia takiej możliwości, natomiast no, konstrukcja zegarów zapewniła taką możliwość i wtedy mamy możliwość no, mierzenia czasu jakby bez odnoszenia się do miejsca, czy gdzie taki pomiar został wykonany. No z tym, że
teorii to tak wygląda, w praktyce to w każdej sytuacji miejsce wykonania pomiaru ma znaczenie. To nawet ja tu nie mówię jeszcze o żadnych efektach ogólnej czy szczególnej teorii względności. Na przykład w przypadku satelity, jeżeli się uzyska obraz, czyli ile fotonów gdzieś tam wpadło, to jeżeli się chce ten obraz skalibrować, to właśnie trzeba niestety podać dokładną moment obserwacji i użyć software'u, który wtedy odtworzy dokładną pozycję satelity, dlatego że pomiar zależy od pozycji. Także w rzeczywistości to zawsze są jakieś problemy, no ale powiedzmy, że dążymy do czegoś, co jest idealne, piękne, proste i tak dalej. No i pierwsze... A ten software to jest jakiś taki pewny specjaliści od Volkswagena? Znaczy ja osobiście znam takiego człowieka, który odpowiada za software w tym satelicie Chandra, ale on go ciągle poprawia. Także, no właśnie tak porównuję z jakimś innym zegarem. No. No tak to jest, no ciągle się poprawia każdą rzecz. Także pierwsze zegary były oparte oczywiście o proste zjawiska, także to były zegary słoneczne, księżycowe, wodne, piaskowe, ogniowe. Zegary właśnie przede wszystkim miały na celu mierzyć te krótkie okresy czasu, prawda? Te w okresie poniżej doby, także taki piękny zegar słoneczny na fasadzie pałacu w Wilanowie. Natomiast właśnie Stonehenge chyba też pełniło z kolei takiego rolę takiego zegara, kalendarza, coś tam. To jest moje stare zdjęcie, już trochę inaczej wygląda. Ale Stonehenge wygląda tak samo. Jak to się trzyma? No. Kiedyś robiono solidnie. Zegary wodne. Konstrukcja takich pierwszych zegarów wodnych była zupełnie prosta. To jest zegar perski ściągnięty z Wikipedii. Wodę się leje do tej dużej miski. Mała miska jest pusta, ale ma malutką dziurkę. I po prostu pustą miskę się wkłada do tej dużej. I woda powolutku sobie przecieka. W momencie, kiedy miska obsiądzie, to znaczy, że minęła porcja czasu przeznaczona na jakąś tam aktywność. Trzeba wylać wodę i wstawić pustą miskę jeszcze raz. Późniejsze zegary, takie jak ten z 1206 roku, już były dużo bardziej skomplikowane, to wariant arabski. Bo tu już właśnie wyskakiwała chyba jakaś kukułka czy coś co godzinę. Zegar jeszcze pokazywał różne fazy księżyca, może i zaćmienia księżyca był w stanie przewidywać. Także stopniowo się to robiło coraz bardziej skomplikowane. No to ta piaskowa klepsydra to ja gdzieś jeszcze widziałam, taką właśnie do gotowania jajka, chociaż można to używać. No, ogniowa to jest ta tutaj po lewej, także, ale to właśnie ja nie bardzo widzę, gdzie jest jakaś skala. No, przyglądałam się i nie widzę, ale no, ma być to zegar w każdym razie. Tam było napisane też Wikipedia w każdym razie. To widzę, że jakby tutaj w środku, tam poniżej był jakiś zbiornik z jakimś olejem czy czymś i to się pali. I chyba tak było, jakby tego oleju starcza. No, nie? Ale to miała być raczej jakaś podziałka. To jest podziałka rzymska na tym pasku. Yes. Tak, no ale właśnie. Znaczy ilość pewnie tam jest zbiornik i ilość oleju upadała, ubywa, więc może to aha, w jakimś czasie. Jakoś tak. No w każdym razie w Chinach również robiono budziki działające na tej zasadzie, że jak się jakoś tam w odpowiednim momencie nic przepaliła, coś tam spadało, robiło hałas i mieliśmy budzik. Oczywiście to dokładność tych pomiarów była jeszcze kiepska, natomiast zegary mechaniczne już przyniosły znaczny postęp. Pierwszy dosyć niezły zegar mechaniczny już był skonstruowany w Chinach w 700 roku naszej ery. Pierwszy zegar wahadłowy skonstruował Christian Hohenheim w 1658 roku. U moich rodziców w domu, a teraz stoi u
u syna w domu jest ciągle taki zegar właśnie wahadłowy, taki duży, jak w kościołach stoją i mój tata zawsze się tym bardzo zajmował i kalibrował, żeby tak podnóżkę tam podstawić, żeby równo było i osiągał dokładność około 1 sekundy na dobę, porównując właśnie z tym sygnałem z Krakowa z wieży Mariackiej. Ale rozumiem, że mechanicznie wahadłowy to nie jest to samo. No mechanicznie jest ogólniejszy, prawda? Dlatego, że to może być sprężynowy też. I większość tych klasycznych zegarków, które nakręcaliśmy jeszcze kiedyś, to były po prostu sprężynowe, a nie wahadłowe. Znaczy one są wahadłowe. To są wahadłowe. No tak, ale to jest... Tylko, że ponieważ wahadło leży, w związku z tym nie mogło być napędzane... No tak, no, siłą grawitacji, tylko siłą sprężystości. No przełom, jeżeli chodzi o dokładność, to... Znaczy, to bujało, to było na kamieniach. Sławne kamienie, albo w enerdowskich zegarach tak zwane buksy. Postęp właśnie w dokładności to był zegar skonstruowany przez Johna Harrisa, to jest ta wersja czwarta, on kilka wersji skonstruował i w sumie otrzymał ogłoszoną nagrodę Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. No to był rzeczywiście przełom, dlatego że po 5 miesiącach morskiej podróży błąd tego zegara nie przekraczał 1 minuty. Także to jest dokładność imponująca, a zegar zarazem był praktyczny, bo średnica tego to była 13 cm, jeżeli dobrze pamiętam. Także to jest małe, kompaktowe, no jak na tamte czasy, prawda? Ale jak stwierdzono, to była tylko minuta, to nie bardzo rozumiem. No bo zegary takie, które stały na lądzie, to one były już dokładniejsze, natomiast chodziło o to, żeby skonstruować coś, co można zabrać na morze, prawda? Co by było małe, a nie takie, jak właśnie tam mój tata się z tym bawił. To na morzu to jednak by to nie taki duży zegar wahadłowy nie działał przy tym kiłaniu. No oczywiście takie główne zasady, jak zegar ma działać, są dosyć proste. W tym momencie zegarze współczesnym wyróżniamy oscylator, licznik i źródło energii. No oscylator, czyli właśnie to, co w końcu ma tam mierzyć, licznik, czyli trzeba odliczać te pulsy, no i jakieś źródło energii zazwyczaj też może być. No w tej chwili jeszcze nadal się trochę stosuje zegary mechaniczne, ale przede wszystkim kwarcowe, czy a właściwie teraz atomowe. No przykłady oscylatorów to właśnie wahadło, balans, kryształ kwarcu, atomy czy molekuły, źródło energii to grawitacja, bateria, ja mam na baterię akurat właśnie. Można też mieć po prostu zegarek na ruch, także wystarczy ruszać rękami i też to będzie działało. Natomiast coraz bardziej zaczyna być kluczowa dokładność zegara. Nasze wymagania rosną i tutaj ta dokładność jest określona przez dwa parametry, precyzję i powtarzalność. Precyzja to jest inaczej stabilność zegara. No, a powtarzalność to jest dokładność osiągana przy różnych kopiach, przy produkcji po prostu. Jeżeli mamy kilkanaście zegarów tego samego typu, to jaki błąd jest. Mamy w tym momencie takie typowe wartości, to w zegarach mechanicznych dla tej stabilności jest 10 do minus 6, w kwarcowych 10 do minus 13, w atomowych 10 do minus 14, a dokładność reprodukcji jest zwykle gorsza o rząd wielkości. Z tym slajdem to mam kłopot, więc, bo tak chciałam coś powiedzieć o tym, jak właściwie dokładnie działa taki zegar atomowy. Ja rozumiem, że gdzieś tam są te jony właśnie cezu, oświetlamy to mikrofalami i dążymy do jakiegoś rezonansu. Ale szczerze mówiąc, to ja nie szukałam takiego prostego opisu dla głupa, żeby tak to na palcach jakoś pokazać i nie znalazłam. Więc jeżeli albo Państwo
wszyscy wiedzą, albo jeżeli Państwo nie wiecie, to ja też nie wytłumaczę, bo też nie zrozumiałam. W każdym razie... Po tym to już się nikt nie przyzna, że nie. No bo, no, znaczy rozumiem, że chodzi o ustawienie tego masera, który tam wpada, jeżeli chodzi o częstość, czy z tymi atomami, które są pobudzane wtedy efektywnie do świecenia, ale tak trochę chciałam to dokładnie zrozumieć i to mi się nie udało. Natomiast oczywiście walczy się o tę dokładność nadal, także tutaj takim wiodącym instytutem jest National Institute of Standards and Technology w Boulder. Ostatnio skonstruowali zegar cezowy, który jest chłodzony do 80 kelwinów, to 10 lat im to zajęło, ale rok temu Międzynarodowe Biuro Miar i Wag zatwierdziło ten zegar do użytku i ten ma dokładność 10 do minus 16, także lepiej oczywiście niż typowe. I tego typu zegar oczywiście służy później do poprawiania kalibracji zegarów komercyjnych, do kalibracji zegarów, które są wykorzystywane przez satelity w ramach systemu GPS i tak samo w tym momencie do poprawiania skali Universal Time. Ta skala jest ogólnie dostępna do wykorzystania, ale że właśnie ze względu na bardzo precyzyjnie mierzony obecnie czas, do tej skali czasami trzeba gdzieś dodać jakąś sekundę, żeby po prostu się z kolei zgadzało z tym, jak leci czas w sensie astronomicznym. No trzeba się też pochwalić, jeżeli chodzi o Polskę, przynajmniej raz jesteśmy pionierami. Zegar pulsarowy, pierwszy taki zegar został skonstruowany właśnie w Polsce na dachu kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku. Ten zegar działa w oparciu, znaczy uruchomiony został w 2011 roku, a repetytor, no, czy taki mirror jest w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. I ten zegar po prostu, znaczy to jest 16 anten, które pobierają sygnały z sześciu pulsarów radiowych i odpowiednio uśredniając ten sygnał. To są pulsary milisekundowe, one są bardzo stabilne, także ten zegar ma właśnie dokładność też około 100 razy lepszą od zegarów atomowych, czyli porównywalną z tym, co robią. Dlaczego to nie jest używane jako standard? Bo to pewnie trzeba gdzieś zgłosić, nie? Tam ci zgłosili, tam ci mają. Szczerze mówiąc, ja mam bardzo duże wnimanie o polskim bałaganie, ale nie do tego. No nie, ja wiem, że to musiałoby wyraźnie bić tamtych, żeby można było. No jest porównywalne. 100 razy to jest 10 do 20. Nie, a to jest 100 razy od typowych, czyli porównywalne z tym. Nie od tego 10 do 16. Także jest porównywalne z tym 10 do minus 16, natomiast jest oparte o inną zasadę. Znaczy to nie są zegary, to są źródła częstotliwości wzorcowe. No tak. W tym Boulder oni nadal oczywiście coś sobie konstruują i skonstruowali teraz urządzenie, które jest oparte nie o CES, tylko o ITER, pierwiastek z grupy lantanowców i mają już dwa takie urządzenia i już w 2013 roku donosili, że te dwa urządzenia w ciągu 7 godzin nie różnią się od siebie bardziej niż no, 2 razy 10 do minus 18 sekundy. Znaczy względnie, nie sekundy, tylko względnie, że mają taką stabilność w takim czasie, z tym, że to jeszcze nie jest właśnie zaaprobowane, także walczy się po prostu o ten
dokładność, także po prostu zysk polega na tym, że w przypadku cezu posługujemy się mikrofalami, natomiast w przypadku innych pierwiastków, teraz Glin się proponuje i testuje, posługujemy się przejściami w zakresie optycznym. I w związku z tym częstotliwość samego przejścia atomowego po prostu jest dużo wyższa, dlatego że tam to była częstotliwość w hercach, tam 10 do 10, a tutaj mamy 10 do 15. Z kolei prawdopodobnie no, pielęgnowanie rzeczonego atomu jest trudniejsze technicznie i stąd nie od razu to wprowadzono. Także w Polsce też prowadzi się prace nad właśnie konstrukcją takiego zegara, który by działał w zakresie optycznym. Te prace prowadzone są. To działa ten zegar. To działa już nawet? Tak, tak. Aha, o. W zeszłym roku. To jakoś nie zauważyłam. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy ten upływ czasu mierzymy już tak perfekcyjnie, to musimy się zacząć martwić o to, czy aby na pewno czas zawsze biegnie jednakowo. No i oczywiście wiemy, że nie. No, wiemy, że jest szczególna teoria względności, jest ogólna teoria względności. W pierwszym przypadku obserwator poruszający się, prawda, dla obserwatora poruszającego się czas będzie biegł wolniej. W przypadku ogólnej teorii względności dla obserwatora siedzącego w polu grawitacyjnym czas będzie biegł wolniej. No i te efekty oczywiście są mierzane. W obserwatorium w ogóle nie biegnie. No, nie ma grawitacji, to chyba w ogóle nie biegnie. Taki przykład flagowy szczególnej teorii względności to jest to, że właśnie nietrwałe cząstki jak mezony, jeśli mają relatywistyczne prędkości, to przebywają duże odległości. Natomiast oczywiście no, potwierdzenia szczególnej teorii względności nawet nie ma o czym mówić. W przypadku ogólnej teorii względności to też po prostu GPS bez uwzględnienia efektów ogólnej teorii względności, szczególnej teorii względności, to by wylądowało w koszu bardzo szybko, dlatego że różnica czasu właśnie między satelitą na wysokości 600 km a odbiornikiem na Ziemi po roku będzie wynosiło 0,02 sekundy. To po prostu byłaby katastrofa. Natomiast oczywiście nie na Ziemi, te efekty jeszcze mogą być silniejsze. No, na Ziemi, w szczególności w akceleratorach, prawda, osiągamy duże prędkości, także efekty szczególnej teorii względności mogą być znaczące. Z tym, że w akceleratorze LHC, przy tych 7 tebach, to mamy czynnik Lorentza 7000. To nie robię wrażenia. Właśnie jak ja to zobaczyłam, to jednak byłam głęboko rozczarowana. No dla leptonu było lepiej, bo było 200 tysięcy, jednak elektrony jest łatwiej przyspieszać i wymaga to tyle energii. No to nie do końca jest takie ważne, bo to zależy co się robi z tymi, bo jak się je wali łeb w łeb, prawda? To ważny nie jest ten czynnik Lorentza w orbitalnym rozpędzeniu, a to co się dzieje w tym, co się nazywa centrum rapidy. No tak, wiecie? Ale to w tym momencie to jest mniej więcej ta sama energia tutaj. No nie, ale no. To tam przyspieszenie, tamten czynnik jest do kilkaset razy większy przy zderzeniu centralnym. Tak. Ale jak mamy promieniowanie kosmiczne? To promieniowanie kosmiczne to w ogóle jest dramatyczne. No tego nigdy nie dogonimy. Nie, to mamy 10 do 11. Nie, prawda? Promieniowanie, ale dobrze, ja mówię o tej górnej linijce. Tylko że w porównaniu z LEP-em to nie można porównywać, dlatego że to były to są urządzenia, które co innego robią. No co innego robią, nie to co. W związku z tym w LHC, jak i w. To jeszcze gorzej byłoby, gdyby pani napisała, jak jest w cyklotronach ciężkich jonów.
prawda? No, tak. W których ten sprzeciw jest jeszcze mniejszy, prawda? A energie de facto w centrum zapięty są znacznie większe niż w LHC. Więc to. No tak, ale po prostu czynnik gamma jest jakby tak najłatwiej. No tak, tak, a tylko że to jest mylące, to jest jakiś czynnik gamma. No, z tym, że jeżeli chodzi właśnie o astronomię, w szczególności promieniowanie kosmiczne, to w przypadku elektronów czy pozytronów, to nie mamy tak dużo większych tych czynników Lorentza, dlatego że w promieniowaniu kosmicznym jest mniej więcej 10 do 6, czyli niewiele wyżej. Magnetosfera w pulsarów tylko 10 do 7, bo elektrony łatwo jest przyspieszać. Natomiast one równie łatwo tracą energię, czyli powyżej pewnego progu ciężko jest nad nimi pracować. Natomiast w przypadku protonów czy cięższych jonów w kosmosie udaje się je spokojnie podprowadzić właśnie no, do czynników Lorentza rzędu 10 do 11 i oczywiście o czymś takim to... Aczkolwiek to chyba do końca nie wiemy, jaki jest ten mechanizm przyspieszania, prawda? No nie jest jasne. Tak? Bo ten taki typowy Fermiego mechanizm tyle by nie dał. No bo właśnie są, no, znowu też jest problem strat, prawda? Z jednej strony musi być pole magnetyczne, żeby jednak gdzieś coś tam na jakimś szoku to przyspieszało. Z drugiej strony, jak jest to pole magnetyczne, to są straty. Jest kłopot. Najchętniej by się zobaczyło. Po co w ogóle budujemy te maszyny? Lepiej byłoby latać i patrzeć, szukać. Może byłoby taniej szukać różnych zjawisk w promieniowaniu kosmicznym, mieć dużo satelitów. Natomiast problem jest, że... Ale tu liczba zderzeń też jest słaba, dlatego że jeżeli chodzi o te najwyższe energie, prawda, to jest jeden event na kilometr kwadratowy na rok. Ja nie rozumiem, nie. Wszyscy strasznie lubią, żeby to było duże, ale to z czasem to chyba nie ma wielkiego związku. No ale efekty o szczególnej teorii względności w takim, prawda, czas tam płynie, prawda? Nie no, w takim sensie ja bezpośrednio. Ale im mniejsza prędkość, tym mniejsze te role, czy się człowiek porusza, czy też to urządzenie. I w tym sensie pomiar czasu jest dokładniejszy. Chciałoby się, żeby gamma było małe, a nie duże. No w takim sensie tak. No, to jest tylko ilustracja tego, że no po prostu efekty szczególnej teorii względności, czyli dla takiej osobiście takiej cząstki. No jak ona jest zresztą niestabilna, to może dla niej osobiście to jest ważne, że ona może więcej przelecieć. No jeżeli chodzi o ogólną teorię względności, to oczywiście też efektów pomiarowych jest sporo, pulsary radiowe w szczególności dają w astronomii możliwość potwierdzania ogólnej teorii względności, z tym, że to są właśnie obserwacje ciągle w granicy tak zwanego słabego pola, nawet w przypadku pulsarów. To są odległości rzędu no, kilku tysięcy czy więcej promieni grawitacyjnych. Tam te pomiary pulsary, są... czyli obracające się gwiazdy nebulowe. Tak, ale to są, to pomiary są z podwójnych pulsarów, gdzie świecenie jednego pulsara leci w polu grawitacyjnym drugiego, w związku z tym to, co jest ważne, to jest rozmiar orbity tych pulsarów. Natomiast... Ja to już zrozumiałem. Pani powiedziała, że prawdopodobieństwo złapania takiego protonu gdzieś o gamma G tyle razy to jest tak, to jest na kilometr kwadratowy. Tak, no to jest tak, dlatego ożer ma kilkaset kilometrów kwadratowych. Co to jest? To jeden kilometr kwadratowy błony takiej filmowej, jak kiedyś się wystrzeliwało, to są jakieś zaniedbywalne w ogóle pieniądze w porównaniu z budowaniem akceleratoru. To można wysłać tam, nie wiem, miliardy setki tych kilometrów kwadratowych, czy tysiące. Ale to można wysłać znacznie wyżej, żeby zobaczyć, żeby już nie ma żadnych śmieci. Nie, no bo to się robi na Ziemi, dlatego że wtedy się umieszcza ten detektory po prostu, no bo to musi też jakoś tam walnąć i trzeba to zarejestrować, także nie, znaczy, ja byłem przekonany, że to jest na znacznie większą powierzchnię, także to powie pani. Nie, no właśnie, znaczy normalnie dość na ziemną rejestrację robi się tak, że no ten energetyczna ta cząstka uderza w atmosferę, z tego się robi tak zwana kaskada. No tak,
oczywiście, także nie trzeba w każdym miejscu mierzyć, tylko ta kaskada ma kilkaset metrów średnicy, no i wystarczy pokryć kilkaset kilometrów kwadratowych odbiornikami co 100 metrów, czy jakoś, to jakoś tam działa, natomiast no, żeby to zarejestrować, to nie wystarczy, żeby taka była taka mała jakaś błonka, no, żeby tak. Dobra, nie rozstrzygniemy tego, ale ta liczba mnie wstrząsnęła, muszę powiedzieć. No, natomiast najlepiej byłoby oczywiście testować opis pomiaru czasu w pobliżu samej czarnej dziury. No i obserwacje promieniowania z bezpośrednich okolic czarnych dziur prowadzi się między innymi, ja się tym właśnie zajmuję. Natomiast problem polega na tym, że ja nie robię tam żadnego pomiaru czasu. Dlatego, że liczba fotonów, które w widmie rentgenowskim, które się rejestruje, jest no na tyle mała, że trzeba wszystko uśrednić i powiedzmy, że 1000 sekund to jest typowy czas uśredniania, a to oznacza, że foton już przeleciał kilkadziesiąt promieni grawitacyjnych, czyli po prostu w sytuacji takiej chaotycznej, to ja nie wiem, co te fotony tam robią. Po prostu mam obraz średni i w związku z tym nie mam możliwości testowania pomiaru czasu, natomiast oczywiście pozostałe efekty relatywistyczne są istotne, jak zakrzywienie promieni, dlatego że to wpływa na obraz po prostu obserwowany. No być może w przyszłości jest planowany do wystrzelenia przez Europejską Agencję Kosmiczną satelita Athena w 2028 roku będzie działać. No ja już będę na emeryturze, ale zawsze. No on będzie miał większą powierzchnię detektora, więc być może nie trzeba będzie tak bardzo. Ja bym nie liczył. No. To na wszelki wypadek się interesuje. Jak tam dalej pójdzie, będzie 20 lat, to jeszcze na wiek. A z tą czarną dziurą to zapraszam na Rogu Mołdawskiej, Pruszkowskiej. Tam jest, można śmiało badać horyzont czarnej dziury, od lat jest niezmienny. No w każdym razie wtedy będzie być może można uzyskać obrazy z krótszym czasem integracji. Można będzie być może widzieć jakieś rozbłyski. Taką sytuację w czasie modelować i wtedy rzeczywiście pomiar czasu może będzie możliwy. No ale oczywiście szczególna teoria względności, ogólna teoria względności to nie jest koniec naszej fizyki. Mamy jeszcze mechanikę kwantową, czy ogólnie teorię pola. To akurat jest coś, na czym się kompletnie nie znam, ale no jak rozumiem, że normalnie w równaniach mechaniki kwantowej, o tu właśnie widzę jakieś takie ładne równanie, prawda? Tutaj jest takie T, prawda? I to T jest takie normalnie ciągłe, prawda? Klasyczne. A właściwie skoro się kwantuje wszystkie rzeczy, to może i trzeba by jeszcze też skwantować ten czas, prawda? Tutaj jest taka właśnie ładna ilustracja, że jak się patrzy tam dokładniej, to naprawdę i pewnie i w czasie, i w przestrzeni to właściwie jest jakaś taka piana albo coś. No trudno powiedzieć. Co mamy w tym momencie do dyspozycji? No właściwie z analizy wymiarowej mamy do dyspozycji czas Plancka. 10 do minus 44 sekundy. No tak krótkich okresów czasu jeszcze nie mierzymy, w związku z tym można by powiedzieć, że nie ma się czym martwić. Natomiast no, chyba wszystko wskazuje na to, że gdybyśmy tam się gdzieś znaleźli, to napotkamy na problem, a być może problem będzie i wcześniej właściwie. No ale co tam będzie? Trudno powiedzieć, bo jeżeli i czas, i przestrzeń będą jakoś właściwie, a może będą skwantowane, no bo właściwie na rysunku to ciągle wygląda jak coś ciągłego, a może nie jest ciągłe, a może to jest w ogóle jakaś czysta informacja, inne fluktuacje. No, z kolei w tych najdłuższych skalach czasowych to mamy, prawda, początek czasu jakby. Przynajmniej dla astronomów ten początek czasu jest w miarę oczywisty
i ostatnie notowania, że tak powiem, są 13,82 miliarda lat. Wtedy nasz wszechświat wybuchł, czyli było to wielkie boom. No i od tego czasu jakoś się ładnie rozwinął z tych początkowych kwantowych fluktuacji. No co do końca czasu, to jeszcze jest gorsza sytuacja. No jest trochę czasu, zapewne, tak? Chociaż, no właśnie, ekspansja wszechświata przyspiesza, ciemna energia powoduje tę przyspieszoną ekspansję, czyli gdyby się niczym nie przejmować, to można powiedzieć, że tak to będzie szło w nieskończoność, tyle że się będzie robiło dość beznadziejnie, bo będzie pusto, zimno, jak się protony rozpadną, chociaż w końcu nie ma gwarancji, że się będą rozpadać, ale jeżeli się rozpadną, to zostaniemy z jakimś fotonem tu i ówdzie i właściwie no, nas też oczywiście już nie będzie, czarnych dziur nie będzie, nic nie będzie. Z drugiej strony, jeżeli są jakieś multiświaty i naprawdę to jest gęsto na tej półce, na której siedzimy, no to może się w każdej chwili, nawet nie wiem, jutro prawie, że zdarzyć kolizja, nie wiem, no to nie, z innym wszechświatem i coś się będzie działo i będzie kolejne duże boom. No z jednej strony można na ten temat dużo filozofować, z drugiej strony można patrzeć na mikrofalowe promieniowanie tła i szukać tam jakichś właśnie zbożowych kręgów czy coś, czy pozostałości po wcześniejszych jakichś dramatycznych epizodach w życiu wszechświata i zapewne to obserwacyjne podejście jest bardziej produktywne, tylko potrzebujemy jeszcze jak zwykle dokładniejszych danych. No i na sam koniec, bo już kończę, chciałam jeszcze wspomnieć właściwie o czymś, co no jest ogólnie znane chyba jako problem strzałki czasu. Nas doświadczenie uczy, że czas płynie w jakimś określonym kierunku. Laptop jest służbowy, więc nie mogę go spuścić na podłogę, bo bym miała kłopoty, ale byłoby to na przykład jakoś bardzo spektakularne. Oczywiście by się rozwalił. Mechanika kwantowa nam mówi, że równania fizyki na ogół mają symetrię w czasie, czyli jakby się potem odpowiednio długo poczekało, to by się ten nowy laptop zrobił z niczego, ale to się rzadko zdarza. Jakie jest pogodzenie tych dwóch rzeczy? Najprostsze chyba jest po prostu przez specyficzne warunki początkowe, z których startujemy. W przypadku rozważań termodynamicznych to my widzimy wyraźną ewolucję w sytuacji, kiedy no, zgrupujemy gaz w połowie pudełka, a potem go wypuścimy, no i wtedy to się wszystko wyrównuje i wiadomo, dlaczego tam ta entropia rośnie, to jest po prostu opis statystyczny. W przypadku grawitacji jest trochę gorzej, bo jest jakby na odwrót, to znaczy grawitacja jakby pomniejsza entropię, to znaczy przynajmniej powoduje porządek, prawda? Bo w przypadku wszechświata startujemy z sytuacji jednorodnej izotropowej, natomiast niewielkie te kwantowe zaburzenia, które były na początku, powodują, że narastają te wszystkie perturbacje i na szczęście, bo inaczej nie mielibyśmy o czym mówić, prawda? I powstają potem gwiazdy, galaktyki, wszystko, no, Ziemia, my, prawda? Na samym końcu. Także, no, być może ten początek wszechświata z kolei tutaj też warunkuje jakby taką ewolucję. A może naprawdę to jest jakoś tak, że to jest nieodwracalne i po prostu tylko... Nas się zdarzyło i już tak będzie szło. Nie wiem, no tam się filozofowie oczywiście mają na ten temat dużo do powiedzenia, ale ja się na tym nie znam w związku z tym. To jest właściwie moje podsumowanie. A tu jeszcze kilka tych pozycji bibliograficznych. Przy okazji sobie przypomniałam, że kiedyś miałam inne nazwisko, bo ten Muchotrzep to był mój pseudonim artystyczny. I napisałam kiedyś taką książeczkę właśnie, dawno to było. Serii Delty. No.
znalazłam wczoraj nawet na swojej półce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.